Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku zobaczycie materiał, który tworzymy dla Was cały sezon, a mianowicie w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak wygląda, a raczej przebiega proces tworzenia materiału siewnego, więc zapraszam Was na nowy odcinek na naszym kanale. Znajdujemy się na terenie naszego zakładu produkcyjnego, gdzie produkujemy materiał siewny zbóż i roślin strączkowych. Nasz materiał trafia tutaj bezpośrednio po zbiorze, następnie przechodzi on proces czyszczenia i zaprawiania. W sezonie jesiennym posiadamy w ofercie różne odmiany pszenicy ozimej, natomiast na sezon jary mamy w ofercie różne odmiany jęczmienia, owsa, pszenicy, także pszenicę orkisz. Robimy również mieszanki zbożowe, a także rośliny strączkowe, czyli groch, soję i bobik. Jesteśmy w miejscu, gdzie zboże jest zsypywane i zboże jest transportowane na halę, gdzie zaraz przejdziemy. Pierwszym etapem jest oczyszczanie wstępne i co się dzieje z tym zbożem dalej, bo to nie jest takie oczywiste. To zboże trafia poprzez kłusownik na czyszczalnię dokładnego czyszczenia, następnie na tryjery i w końcowej fazie na stół grawitacyjny, na którym to oddziela się ziarna tej samej wielkości, ale różniące się ciężarem właściwym, czyli te, które są bardziej wypełnione ziarniaki o większej energii kiełkowania, są jak pożądane, natomiast wszystkie lżejsze trafiają do odpadów. Czyli w tym etapie tutaj kształtuje nam się jakość tego materiału i siła kiełkowania, tak? I siła, energia kiełkowania tutaj się kształtuje. Ostatnią kontrolą po stole grawitacyjnym jest sortownik optyczny. Czyli tutaj ta maszyna na górze, tak? Tak, ta maszyna na górze, która odbiera jakieś ziarna jeszcze przebarwione, uszkodzone. I tutaj już z sortownika optycznego materiał jest jest transportowany do big bagów, odwożony na magazyn. Z tego materiału są pobierane próby do laboratorium. Po otrzymanych wynikach badań w postaci świadectwa to ziarno trafia następnie na linię zaprawiania. To przejdziemy w takim razie na linię.
jesteśmy w miejscu, gdzie zboże jest zaprawiane. Za nami cały chyba system zaprawiania. Tak, jest to najnowsze dziecko produkcji. W ubiegłym roku zainstalowaliśmy zaprawiarkę porcjową w firmie Simbria. Jest to taki Mercedes wśród zaprawiarek. Możemy tutaj stosować kilka powłok na danym ziarnie. Decydujemy, w której kolejności ziarno, czy będzie najpierw powlekane zaprawą fungicydową, czy nawozem do nasiennym, czy jeszcze jakimiś tam innymi dodatkami. No i nawet w sumie teraz zaprawiamy daną porcję przy użyciu dodatku w postaci biostymulatora, a mianowicie tutaj jest to Fertiactyl SD z firmy Timac Agro. I w sumie to będzie taka u Was nowość chyba, prawda? Z tego, co już rozmawialiśmy. Chcemy wprowadzić linię nasion premium, gdzie będzie dodatkowo stosowany biostymulator. Przebadaliśmy u siebie w gospodarstwie, mieliśmy kilka doświadczeń w produkcji polowej na dużych powierzchniach i w tym bardzo trudnym roku 2022, który był bardzo suchy w naszym rejonie, różnica w plonie szła 560 kg z hektara. No to także sporo. Uważam, że to jest najwyższy zwrot poniesionych kosztów, bo ta zaprawa przy optymalnym siebie to kosztuje 30 zł, 35 zł na hektar. A oszczędność jednak później przy areale? Nawet przy tej cenie pszenicy 1400 zł to zwrot jest bardzo widoczny. Także tutaj odbywa się zaprawianie. Po zaprawianiu albo już materiał do stacji pakowania Big Bagów trafia, lub na paczkarkę. Jest paczkarka, korki papierowe, gdzie są pobierane automatycznie, wklejane etykiety też. To wszystko odbywa się tutaj automatycznie z tego, co tak, mówię. Tak. Jesteśmy przy maszynie ważąco-pakującej, zgadza się? Tak. Więc tutaj nam worki wyjeżdżają, mamy dodatkowo drukarkę na etykiet, tak? Nie, to jest drukarka atramentowa na workach, która w logistyce magazynowej i transportowej pomaga, bo te oznaczenia są czytelne dla kierowcy, dla magazyniera. Czyli takie dodatkowe? To są jako takie dodatkowe oznaczenia. Tutaj jest waga kontrolna, która... Każdy worek jest przeważany automatycznie. Worek z niedowagą lub z nadwagą jest dyskryminatorem zsuwany na bok. Taśmociągiem jedzie na paletyzator, który układa worki na palecie. Nie paleta wyjeżdża do wijarki, to może przejdziemy dalej. Tu jest magazyn palet, czy tam zasobnik palet, z którego są pobierane. Tutaj są przekładki. Na każdą paletę najpierw automatycznie pobierane jest przekładka. A czyli to po prostu jest taki robot, który pobiera nam i transportuje je na paletę. I na paletę, na tą przekładkę dopiero trafia worek już z gotowym materiałem ciemnym. W tym tunelu jest układana paleta. Ona się obniża, aż jest pełna i wyjeżdża na owijarkę. Tu jest owijana i wyjeżdża nam. I wyjeżdża już na magazyn produktów gotowych. Więc taka paleta już jest naszym efektem, produktem końcowym i może już trafić do klienta. Tak wygląda proces tworzenia materiału siewnego od nasionka do nasionka takiego gotowego już jako materiał kwalifikowany i różnica w plonie między takim materiałem to co najmniej 4% w skali plonu, co uważam za bardzo dobry wynik. Firma Szymański Nasiona posiada bardzo wysoką jakość swoich produktów, co ocenia certyfikat jakości, jaki firma posiada. Dane kontaktowe do firmy podamy za chwilę, a poza tym dziękujemy bardzo, że byliście razem z nami, oglądaliście dany materiał. Subskrybujcie nasz kanał, aby być z nami na bieżąco. Klikajcie dzwoneczek, komentujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia, cześć!